Potem fabryka świń z jednym małym punktem, a wszystkie gildy, że zrobią chęcią rewanżu. Ja wszystkie gildy okładają Kroziego. Ja się chciały zrewanżować za tamte bardzo bolesne trafienie. Kozi przytrzymywany, wystawiony na ciosy rycerza. Najświetniej ci dalej wyrwał się i się obryża. I znowu wystawiony jest, bo fabryka świn teraz straciła jednego ze swoich członków. Kozi podcięty 3-1, a więc Patryk, 3-1 w tym starciu. 1-1 w bezpośrednim pojedynku. A więc za chwilę ostateczne rozstrzygnięcie. Dobre to było, ale ty tym kurwa tymi siekierami to uwagi, no nie? A ty nie chciałeś. Ultimate Fight. Do ścisłego finału. Jest o to walczyć, jest czemu dopilnować. Dobre. Achilles. Zwróćcie uwagę, dwie tak zaatakował. Do trzeciego powodu zaatakował środkowego. Szranki drżą w posadach. Wyciszenie na środku. Każdy teraz w pojedynku. Jeden na jeden. Odkryta podczas tego starcia. Dwie pary przy szrankach i na środku. I która? Dwóch. Rycerz leży, a więc dwóch na dwóch, nadal remis. Kolejna para pierwszała, a więc jeden na jednego, Patryk. Dwóch najwyższych na tym starcie, podczas tego starcia. O, jak to odpoczywa. Ale krótko się rozegrało, minuta i pozamiatamy, co? Nie całujcie się, dawaj! Patryk przyspieszył. Seria uderzeń. Do tego starcia dwóch przeciwników. Fabryka świń miała rezerwowego, którego umówili się, zostanie wpuszczony. Mogli wyjść trzyosobowym składem i z przewagą. Moi drodzy, uczciwa Thank you.